Siema, w tym odcinku porozmawiamy sobie o rzeczach, które mogłyby się pojawić w przyszłych aktualizacjach w Euro Truck Simulator 2. Nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę, subie i udostępnieniu filmu znajomym. Możesz napisać też w komentarzu coś, a ja z pewnością odpowiem. Dzięki tym wszystkim rzeczom ETS byłby jeszcze lepszym symulatorem i byłby realniejszy. Pierwszą rzeczą, którą mogłoby dodać SCS, jest tachograf. Mógłby on działać w ten sposób, żebyśmy po prostu musieli co 9 godzin w grze zjechać i wykręcić pauzę. Ale musieliby wtedy wprowadzić możliwość spania na całej mapie. Tachograf mógłby działać jak ten w On The Road. Musielibyśmy wtedy jeszcze bardziej planować trasę. Następną rzeczą, którą mogłoby dodać SCS, to są korki. Mimo że są mody na korki, to one powodują duże obciążenie. Korki byłyby potrzebne do tego, żeby w miastach było więcej ruchu, a nie tak jak teraz. W ETS, jak wjeżdżam do Warszawy, to czuję się, jakbym jechał po jakiejś wsi w realu. Dodając korki, mogliby strasznie urealnić grę. Trzecią rzeczą, która byłaby fajna w ETS 2, to są zatrzymania przez policję. A dokładnie nie tylko wtedy, gdy popełnimy jakieś wykroczenie, ale też po prostu na kontrolę. Policja włączałaby sygnały i jechałaby za nami, a my mamy określony czas, na przykład 30 sekund, żeby zjechać na pobocze. Dostajemy wtedy mandat i możemy jechać dalej. A jeśli kogoś by to wkurzało, mógłby w ustawieniach sobie to wyłączyć. I to na tyle w dzisiejszym spotkaniu. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, subie i udostępnieniu filmu znajomym. Możesz napisać też w komentarzu coś, a ja z pewnością odpowiem. Do zobaczenia!